Szanowni Państwo, nowa podstawa programowa nauczania fizyki kładzie ogromny nacisk na doświadczalny aspekt dydaktyki. Nie chodzi tu tylko o pokazy doświadczeń realizowane przez nauczyciela w ramach lekcji, ale przede wszystkim o indywidualną pracę badawczą prowadzoną przez ucznia. Eksperymenty uczniowskie powinny uczyć planowania zarówno w zakresie tworzenia czy kompletowania aparatury, jak również sposobu zapisywania zbieranych danych pomiarowych. Projekt doświadczenia winien umożliwiać dokonywanie pomiarów przy użyciu różnych technik z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń, a uzyskane wyniki pomiarów powinny być przetworzone przez ucznia w taki sposób, by możliwe było wyciągnięcie poprawnych wniosków wraz z oceną niepewności pomiarowych oraz ewaluacją zastosowanej metody. Wszystkie powyższe założenia wymagają jednak takiego wyposażenia pracowni w sprzęt laboratoryjny, aby możliwa była praca uczniów choćby w kilkuosobowych zespołach, co niestety najczęściej generuje wysokie koszty. Z doświadczenia wiem, że w przypadku wielu szkół jest to przeszkoda nie do pokonania. Dlatego też chciałbym zaproponować Państwu serię krótkich filmów dydaktycznych, w których przedstawię pomysły na taką realizację eksperymentów uczniowskich, by wymagane nakłady finansowe były jak najniższe. Umożliwiłoby to ich wykonanie w małych zespołach uczniowskich przy minimalnych kosztach, jednocześnie pomimo prostoty użytej aparatury, pozwalając na zebranie takich danych, by realne było ich przetworzenie i uzyskanie wyników obarczonych niepewnościami pomiarowymi o rozsądnej wielkości. Z jednej strony w założeniu każdy z filmów ma być swoistym instruktażem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. W związku z tym w filmie znajdą Państwo wykaz wymaganych materiałów i przyrządów, sposób ich montażu oraz metodę wykonania doświadczenia. Z drugiej strony każdy z filmów będzie zawierał przykładowe rezultaty pomiarów i ich kompletne przetworzenie prowadzące do sformułowania wniosków. Tak więc możliwe będzie wykorzystanie tej części filmu w formie projekcji w ramach prowadzonych zajęć. Ponieważ zależy nam na tym, aby filmy miały jak najwyższą jakość, zarówno merytoryczną, jak i techniczną, a wykorzystujemy sprzęt Green Studia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, otrzymany w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020, a sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, kolejne odcinki będą pojawiały się mniej więcej co miesiąc. Będzie nam bardzo miło, jeśli nasze filmy będą przydatne i pomogą Państwu w codziennej pracy. Zapraszamy!